Witam widzów. Wyszedł w końcu Raven Down po długich latach oczekiwania. Przypominam, że pierwsza data premiery to był chyba 2020 rok. Także no, ogarniemy sobie co i jak. Jak to tutaj wygląda. Ja sobie przeczekałem trochę pierwsze dni, żeby sobie na spokojnie pograć. Bo wiadomo, pierwsze dni były kolejki, teraz otworzyli nowy świat, jest dużo łatwiej. Bo na przykład ja sobie wbiłem teraz na nowy świat i wbiłem od buta, tak o. Nie musiałem czekać w żadnej kolejce. A tak, to musiałbym, no, tam po 30 tysięcy chyba ludzi było w kolejce, czy coś takiego. Także ja sobie tutaj ominąłem to. Oczywiście trochę grałem na różnych testach w gierkę, więc miejmy nadzieję, że pójdzie to dosyć łatwo. Przynajmniej początek gry powinien pójść dosyć łatwo i szybko. Jeżeli chodzi o plany, co ja planuję zrobić, no to oczywiście będzie to Shadow, drugi będzie Warfare, a trzeci jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie może Holy, żeby coś było z leczenia, zobaczymy. Także na razie jest taki plan. Shadow, Warfare, czyli Warrior. A później się zobaczy. Zobaczmy, co my tu mamy. Archetypy. O, właśnie, co archetypy. Widzę, UI trochę zmienili od ostatnich testów. Ja chyba grałem na trzech różnych betach. I to co chwilę się zmieniało. Wiem, że jest też Auction House, którego nigdy wcześniej nie było. Więc to na pewno będę chciał przetestować też. Tutaj standardowo mamy pierwsze kościki, pyk. Zaraz będziemy musieli iść na grób naszych rodziców, bo się okaże, że oni jednak nie żyją. Pyk, anniversary cake. Wygadamy z ziomeczkiem. I co? I mamy go followować. A, i tu będą pierwsze mopki do zabicia, okej. Okay. Kurde, ciekawe czy dodali follow. Z tego co widzę to chyba nie. Jeśli auto follow. A to by bardzo pomogło. A nie, to nie. No, przydałoby się autofollow, kurde. Żeby biegać ze tymi mopkami. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mamy expik za tego mopka. I teraz co? Musimy znowu z ojcem pogadać. Łatwiutko poszło. Dobra, i mamy nasze drzewko skilli. Tu się szło od góry? Czy od dołu? Od góry, nie? Tak, mamy pierwszego naszego skilla. Wzięty tego. Dobrze. Aha, na tabie można zmieniać, okej. Okay. Mam użyć tego skilla na mopku. Dobra, gitarka. Udało mi się. Dobra, no i oczywiście tutaj możemy sprawdzić, gdzie jest nasz objective questowy. Czyli tu jestem i muszę iść tutaj. Możecie napisać przy okazji, jak wam się podoba finalna wersja 1.0. Czy najbardziej wam się podobało podczas testów czy coś. Też oczywiście jak ktoś jeszcze nie gra, chciałby zacząć grać, to na dole będzie mój reflink, z którego mógłby się zarejestrować. Będę bardzo wdzięczny za to. Pytanie, co ja chciałem dawać? W Might chyba, przynajmniej na początek. Później może Dexterity? Spell Defense Weapon? Nie, Dexterity nie. Raczej Might póki co. No, ale jak coś to będzie mój reflink, jak ktoś będzie chciał się zarejestrować, to oczywiście będę bardzo wdzięczny. No i w zasadzie tyle, nie? Lecimy sobie dalej. Tu już jest powoli końcówka tutoriala. Teraz wypłyniemy na morze i będzie pierwsza miejscówka, początek tak naprawdę gierki. Dobra, obudziliśmy się w naszym domku, tutaj już oczywiście rodzice nie żyją. Prawdopodobnie będziemy szli sobie na cmentarz. No oczywiście nam pokazuje wszystko, o co tu chodzi. Mogę tego jakoś skipnąć? Dobra, nieważne. Ravenstore. Zobaczmy co jest, mogę zobaczyć co jest w shopie?
Nie mogę zobaczyć, co jest w shopie. Pytanie, czy ja muszę przeklikać te tutoriale całe tutaj? Ta, muszę to wszystko przeklikać, ale bullshit. Jeszcze? Aha, muszę znaleźć outfit. Dobra, pyk. Czy ja teraz mogę store otworzyć? Dalej nie mogę. Jestem bardzo ciekawy, jestem, co jest w store. Miały być też te same Raven karty. One na poprzednich testach były usunięte, bo oni je przerabiali. Jestem ciekawy, jak to teraz wygląda. Z tego, co widzę, to chyba póki co tego nie mam. Prawdopodobnie się to pojawi na wyższym poziomie. Right click. A tu ability bar. No i pytanie, czy tych Raven, czy paczek z tymi kartami nie ma w item shopie. No bo jeżeli paczki będą w item shopie, te karty mogą dawać fajne bonusy, no to my trochę friends, będzie kurde takie. Może podchodziło pod, no nie wiem, pay to win na przykład. O, to jest na przykład nowość, bo tego nie było w żadnych testach. I nie mogę tego skipnąć, to jest najgorsze. Ale zobaczymy, obczajmy sobie to. Some of our best ships and greatest warriors followed me across the. Pytanie też, jak ta gra będzie wyglądać długoterminowo, nie? Bo ludzie grający w Tibie są przyzwyczajeni do tego, że jest nieskończony level. Tutaj mamy level cap. Nie wiem, jak jest aktualnie. 6-5 albo 7-5, coś takiego. No i co? I później tak naprawdę to zostaje tylko jakieś PvP i czekanie na content update, jak w jakimś WoWie, nie? Że nie ma co robić i trzeba czekać, aż wejdą nowe miejscówki. Jakiś wyższy level, nowe itemy i tak dalej. Także no zobaczymy, czy to nie będzie tak, że po prostu ludziom się po miesiącu znudzi i będzie giga odpływ graczy, nie? Znaczy odpływ graczy jakiś tam na pewno będzie, ale pytanie jak duży. Green fields, far as the eye can see, waiting to be tilled. Forests thick with lumber. The waters rich with fish. Even the caves sparkle with wealth. I know I cannot give back all that you have lost, but I can offer what the gods robbed from us. Jestem ciekawy, ile ludzi by tu skipnęło, jakby się dało skipnąć. A ile ludzi naprawdę to oglądała. The voyage to Ravendawn is perilous. Many. Ja bym skipnął, jakbym mógł, ale nie mogę. Those who survive will only find more danger. Ancient ruins filled with traps and deadly magics. Forgotten evils lurking. Darkest corners of the land. But I ask, what is left of Lydaria? Its great cities lie in rubble, while robber knights and warlords slay each other over the remains. Will you simply survive, barely scraping by until your home too is claimed by the depths? That is no life. Brave the endless seas and forge your legacy. Live as a knight. Earn like a merchant or steal like an outlaw. No, powiem wam, że mega długi ten wstępniak, nie? Jeżeli teraz wylądujemy na wyspie już, tak jakby w main worldzie, no to trochę zmienili ten tutorial. Nie, nie jesteśmy jeszcze w main worldzie. Czy będziemy szli na cmentarz? Tak, bierzemy najpierw kwiatek i idziemy na cmentarz, czyli tutaj akurat nic się nie zmieniło. Wygląda to tak samo. Aha, jeszcze jeden kwiatek. Zbierzemy sobie. Ja mogę store otworzyć? Dalej nie mogę otworzyć stora. Pytanie, kiedy będę mógł to zrobić? Kiedy będę mógł ewentualnie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mam dwa skill pointy. No i tutaj niby tą kartę mógłbym dodać, nie? Ale nie mam żadnej karty niestety. Też nie wiem, skąd je wziąć. No dobra, przełączymy sobie. I pamiętam, że to dawałem. A, nie mogę tego skilla. Ponieważ nie wiem czemu. Nie wiem. Dobra. Tutaj musimy dać kwiatka. Pyk. Czyli tutaj się nic nie zmieniło w tym tutorialu. Wygląda to praktycznie tak, jak wyglądało przez ostatnie 3 testy. Tutaj chłop się żegna, bla bla bla.
Będę z siumeczkiem. Dobra. Oczywiście level wbity. Skill tree. Mogę drugiego skilla? Mogę drugiego skilla. No i super. Dobra. No to idziemy dalej. Teraz tu na prawo, tu będą pierwsze mobki do zabicia. Jak dobrze kojarzę, tutaj za mostem. Tak, dokładnie tak. Czekaj, czy da się przebindować targetowanie na spację na przykład. Bo ja często gram w Tibie, to targetuję sobie na spacji. Muszę iść tutaj, czyli w lewo. I tu powinien być, powinna być zaraz minigierka ze statkiem. I powinien być mainland. Tak, jest statek. To gdzieś będzie potwór wodny. Nie gadę, że jeszcze tu będzie filmik. W ogóle co najlepsze, mój nick jest zajęty, więc musiałem zrobić stronę kuku, bo przez jedną kół ktoś sobie pożyczył. Także jak będziecie kogoś widzieć, to nie ja. Ja tutaj mam ataknik. No dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Cyk. Chyba tylko raz jestem w stanie go uderzyć. Cyk. Ogólnie to pływanie w tej grze moim zdaniem jest trochę useless. Ja bym już bolał, żeby były te peki pomiędzy miastami. Bardzo dużo czasu zajmuje to pływanie później. Bo później jest sporo tego pływania. O, widzę, że trochę to ogarnęli, bo wcześniej było trzeba kiedyś 10 razy uderzyć to. Tego potwora, żeby się dostać, a teraz szybciutko poszło. No i co? Jesteśmy na mainlandzie. I tutaj sobie dzisiaj zakończymy, możecie napisać, czy chcecie dalej. Oglądać Ravendowna, jak wam się gierka podoba i tak dalej. No i co? Do następnego. Elo.